Nie obchodzą nas partie lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski polskiej. Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny czy na gruzach kochanej stolicy Warszawy z Niemcami, by świętej ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić precz z naszej ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał polską ziemię. Kapitan Władysław Łukaszuk Młot zginął w 49. Porucznik Józef Małczuk Brzask zginął w 50. Kapitan Kazimierz Kamiński Huzar zginął w 53. roku. Przez oddziały partyzanckie 6. Brygady Wileńskiej przewinęło się ponad 300 żołnierzy, pochodzących zarówno z Kresów, jak i tu z tych stron z Podlasia. Ponad połowa z nich zginęła w walce z bronią w ręku lub z wyroku sądów komunistycznych, która została zakatowana w więzieniach i aresztach bezpieki. Pośród dowódców pododdziałów 6. Brygady Wileńskiej w zasadzie prawie wszyscy zginęli w walce z bronią w ręku. Nikt nie poddał się, walczyli do ostatniego naboju, niekiedy ostatnią kulę przeznaczając dla siebie. Oczywiście oprócz tych 160 poległych z oddziałów partyzanckich, no tutaj trzeba dodać też straty siatki terenowej i ludności cywilnej wspierającej oddziały leśne. To jest olbrzymia ofiara poniesiona przez społeczeństwo ziemi podlaskiej w walce z tą niechcianą, obcą komunistyczną władzą. Działająca w latach 1946-1952 na Podlasiu 6. Brygada Wileńska była z pewnością jednym z najważniejszych oddziałów powojennego podziemia niepodległościowego. Wśród setek tego typu oddziałów, jednostek wyróżniała się przede wszystkim jakością działania. Żołnierze podlegli kapitanowi Władysławowi Łukasiukowi Młotowi wyglądali do końca swojej działalności jak prawdziwe wojsko. Umundurowani, opatrzeni w ryngrafy Matki Boskiej Ostrobramskiej, zachowywali do końca swojej działalności niepodległościowej prawdziwą wojskową postawę. W działalności 6. Brygady Wileńskiej nie było mowy o dokonywaniu jakichkolwiek grabieży własności prywatnej. Wszystkie szwadrony zmuszone były do prowadzenia bardzo szczegółowej dokumentacji finansowej. W jednym z raportów kasowych jednego ze szwadronów czytamy, iż pieniądze zdobyte w wyniku działań ekspropriacyjnych wykorzystano na ryngrafy, na adwokata dla osób aresztowanych, na pomoc dla dzieci osób represjonowanych przez resort bezpieczeństwa, wreszcie na msze za poległych żołnierzy 6. Brygady Wileńskiej. Wieloletnia działalność oddziałów partyzanckich 6. Brygady Wileńskiej, bo właściwie do 49 roku, a w kolejnej formie już pod dowództwem Huzara do roku 52, była możliwa dzięki wielu elementom. Oczywiście w grę wchodziło tutaj świetne dowodzenie przez kolejnych komendantów. Zasadniczą rolę miało poparcie udzielane przez ludność wielu podlaskich powiatów, ale bardzo istotnym elementem był też zespół ludzki tworzący tę jednostkę partyzancką i kadra dowódcza średniego szczebla. W tej jednostce występowali obok siebie
żołnierze, którzy przyszli z Kresów północno-wschodnich, z Wileńszczyzny, z Nowogródczyzny po katastrofie operacji wileńskiej. I z drugiej strony one były zasilone przez element miejscowy, element podlaski. Ludzi, którzy w czasie okupacji niemieckiej walczyli w strukturach partyzanckich i oddziałach leśnych na tym terenie. Z biegiem czasu z szeregów brygady kadra kresowa wykruszała się. Ludzie ginęli w kolejnych walkach i potyczkach, było ich coraz mniej, a coraz większą rolę odgrywali ci miejscowi partyzanci i konspiratorzy z ziemi podlaskiej. Jednak cały czas była żywa ta legenda partyzantki kresowej, podlaskiej i do 52 roku ostatnie patrole tworzące tę jednostkę używały nazwy brygady wileńskiej. Jesteśmy w Mężyninie nad Bugiem, na Podlasiu. Ta miejscowość wiąże się w szczególny sposób z losami Władysława Łukasiuka. Władysław Łukasiuk, rocznik 1906, nie pochodził z tej miejscowości. Urodził się nieopodal stąd w Tokarach, w powiecie siedleckim, w niezamożnej rodzinie chłopskiej, włościańskiej, jak się wtedy mówiło. W momencie, kiedy został powołany do wojska, do 3. Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku otwierała się przed nim droga kariery bardzo atrakcyjnej dla młodego człowieka ze wsi. Droga kariery zawodowej służby wojskowej. Dosłużył się w wojsku stopnia plutonowego. Wypadek, jakiemu uległ podczas ćwiczeń, spowodował trwałe kalectwo. Miał sztywną nogę. Nie mógł zostać w wojsku. Wrócił do cywila i życie toczyło się dalej. Wkrótce ożenił się właśnie tutaj z panną Jadwigą Oksiutówną, pochodzącą z Mężynina, i na stałe związał się z tą miejscowością. Tutaj prowadził wiejski sklepik i tutaj dostał od starostwa w dzierżawę dwa odcinki rzeki Bóg. Każdy, kto chciał łowić ryby lub uprawiać sporty wodne, musiał wszelkie formalności z nim załatwiać. Prawdopodobnie zdarzenia te nie były przypadkowe. Prawdopodobnie w tym czasie rozpoczął pracę dla polskiego wywiadu. Jako że w tym maleńkim nadburzańskim Mężyninie działy się rzeczy doprawdy niezwykłe. Miejscowy dwór został wynajęty przez dwie organizacje wolnomularskie i służył pod płaszczykiem kolonii letnich, organizacji letniego wypoczynku do organizacyjnych spotkań wolnomularskich. Tak się składało, że owi wolnomularze udzielali też życzliwego schronienia działaczom komunistycznym działającym na szkodę państwa polskiego. Gościem bywał tu Sokorski po wyjściu z więzienia polskiego. Stałym gościem była tu Wanda Wasilewska i szereg innych wybitnych postaci ruchu komunistycznego. I właśnie rozpracowywanie tych komunistów działających na szkodę państwa polskiego stało się zadaniem Władysława Łukasiuka. W Mężyninie zastała Łukasiuka wojna. Nie brał udziału w walkach 1939 roku, gdyż z powodu kalectwa nie został zmobilizowany, ale już zimą 1940 roku został zaprzysiężony jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej i pełnił funkcję dowódcy drużyny terenowej we wsi Mężynin. Ta jednostka wchodziła w skład plutonu organizowanego na terenie gminy Górki.
najpoważniejszą operacją, w której odegrał niebagatelną rolę, był udział jego podkomendnych i jego samego w akcji V. To właśnie tu w rejonie Mężynina spadały liczne niewybuchy niemieckiej rakiety V, które były zbierane przez jego podkomendnych i to oni także wydobyli całą rakietę, która wpadła do Bugu i przekazali następnie wywiadowi Armii Krajowej. Można więc powiedzieć, że Władysław Łukasiuk i jego podkomendni są ludźmi, którzy uratowali Londyn. Jednostka z Mężynina, terenowa jednostka AK, została zmobilizowana do akcji Burza i miała wziąć udział w marszu na odsiecz powstańczej w Warszawie. Nie doszło do tego wobec rozwoju sytuacji wojennej, szybkiego przesunięcia się frontu. Podkomendni Młota odebrali jeszcze jeden zrzut angielski już po przesunięciu się frontu i musieli zostać zdemobilizowani. Cała kompania terenowa, w skład której weszli, została rozformowana. Sam Łukasiuk jeszcze we wrześniu ukrywał się z bronią w ręku, już w warunkach nowej okupacji sowieckiej. Wszyscy z czasem rozeszli się do domów, ale ci ludzie, którzy zostali zmobilizowani do Burzy, zostali rozpracowani przez miejscowych konfidentów, którzy zaofiarowali natychmiast swoje służby NKWD i Urzędowi Bezpieczeństwa i już 4 października do Mężynina przybyła grupa operacyjna NKWD, która dokonała tutaj aresztowań miejscowych członków konspiracji. Łukasiuk w tym czasie był na grzybach z dziećmi w lesie, to go uratowało, ale wielu innych mężynińskich akowców zostało aresztowanych i wywiezionych na wschód. Od tego dnia, od 4 października, zaczął ukrywać się z bronią w ręku i nigdy już z lasu nie wyszedł. Wraz z nim ukrywało się kilku innych konspiratorów. Wkrótce grupa ta skontaktowała się z przybyłym zza Buga oddziałem obwodu Bielsk-Podlaski, drużyną specjalną dowodzoną przez Tadeusza Homko-Gerwazego i obie te grupy podjęły wspólną działalność. Odtąd losy Młota na stałe związały się z konspiracją także obwodu Bielsk-Podlaski. Po ściągnięciu na teren lewobrzeżnego Podlasia grupy Tadeusza Homki-Gerwazego w marcu 1945 roku Młot zorganizował wspólnie z owym oddziałem zasadzkę niedaleko stąd, na drodze między Mężyninem a Kolonią Figały, na grupę operacyjną NKWD dokonywującą aresztowań miejscowych członków podziemia niepodległościowego. W walce, która rozegrała się 18 marca roku 1945, grupa operacyjna została rozbita. Zginęło wówczas 12 funkcjonariuszy NKWD i funkcjonariuszy Polskiego Komunistycznego Aparatu Bezpieczeństwa, a co najważniejsze, zostało uwolnionych 14 aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej. To zwycięstwo z marca roku 1945 niewątpliwie ugruntowało wśród miejscowej społeczności opinię o Młocie jako o człowieku, dowódcy, który jest w stanie skutecznie bronić podległych sobie ludzi. W danej akcji na grupę operacyjną między Mężyninem a Figałami Młot miał do wyboru dwa wyjścia. Albo kontynuować działalność na terenie swojego macierzystego obwodu, który w owym czasie znajdował się w stanie pewnego rozkładu, albo dołączyć do innej, silniejszej organizacji. Wybrał tą drugą opcję, przenosząc się na teren powiatu bielskiego i wiążąc z nim dalsze losy w działalności niepodległościowej. Dołączył do oddziału Teodora Śmiałowskiego-Szumnego, oddziału partyzanckiego obwodu Bielsk-Podlaski i w tym oddziale bardzo szybko stał się jedną z kluczowych postaci, objął stanowisko dowódcy pierwszego plutonu. Brał udział w najważniejszych walkach owego oddziału, w tym w maju w rozbrojeniu kompanii KBW w Siemiatyczach, podczas której akcji odegrał decydującą rolę.
Po rozformowaniu oddziału szumnego w ramach akcji Delegatury Sił Zbrojnych rozładowywania lasów decydował się na dalsze kontynuowanie walki zbrojnej. Chcąc kontynuować ową walkę, dołączył do 1. Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej do oddziału dowodzonego przez porucznika Zygmunta Błażejewicza Zygmunta. To najprawdopodobniej z jego inicjatywy w sierpniu 1945 roku ów szwadron, będący najsilniejszą jednostką 5. Brygady, przeprowadził rajd na lewobrzeżne Podlasie. To Młot również brał udział w najważniejszych walkach owego szwadronu w sierpniu 1945 roku pod Sikorami, podczas której akcji rozbrojona została grupa operacyjna 2. Pułku Ludowego Wojska Polskiego. To wreszcie Młot odegrał również bardzo istotną rolę w najważniejszej bitwie 5. Brygady Wileńskiej w 1945 roku, a mianowicie w zniszczeniu grupy operacyjnej NKWD w Miodusach Pokrzywnych 18 sierpnia 1945 roku. We wrześniu 1945 roku, w momencie rozwiązania 5. Brygady Wileńskiej, Młot, podobnie jak i major Zygmunt Szendzielarz-Łopaszko, zdecydowany był na kontynuowanie walki zbrojnej. Dlatego też wraz ze swoimi 6 podkomendnymi zdecydował się dołączyć do jedynej formacji pozostałej na Białostoczyźnie po 5. Brygadzie Wileńskiej, formacji dowodzonej przez podporucznika Lucjana Minkiewicza Wiktora. Z tym oddziałem wiążąc już swoje dalsze losy. Dowodzone przez komendanta Młota oddziały partyzanckie 6. Brygady Wileńskiej mają na swoim koncie ponad 250 większych akcji bojowych. Większość tych akcji mieści się w granicach działań z zakresu samoobrony. Spośród działań przeprowadzonych przez oddziały Młota można wykonać kilka poważniejszych operacji. Walki w kwietniu 1946 roku, rozbicie grupy operacyjnej KBW i UB pod wsią Korabie, ciężkie walki z obławami w rejonie Śliwowa i Czochaniej Góry w tym samym miesiącu, opanowanie Łosic w lipcu 1946 roku i przebicie się przez potężną operację przeciwpartyzancką w roku 1947, rozbicie garnizonu KBW ochraniającego most kolejowy we Fronołowie, opanowanie miasteczka Wisznice i zacięta walka z grupą operacyjną KBW i UB pod Utrówką, rozbicie grupy operacyjnej KBW pod wsią Krynice w powiecie siedleckim. Znajdujemy się w tej chwili we wsi Łępice, w dawnym powiecie Bielsk-Podlaski. Tu oddział Młota w tej wiosce kwaterował, łącznie było to około 120 żołnierzy. I tu został zaatakowany przez silną grupę operacyjną z Bielska-Podlaskiego. W jej skład wchodziła kompania NKWD, kompania KBW, pododdział milicji i pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. Atak strony komunistycznej został odparty. Część oddziału Młota przeszła do kontrataku i rozbiła jednostkę KBW, zadając jej duże straty, po czym oddział, zabierając swoich rannych, wycofał się, poszedł w kierunku na tamte lasy. Straty strony komunistycznej oceniane są różnie, ale raporty WiN-u mówiły o około 20 zabitych funkcjonariuszach NKWD i polskich służb mundurowych. Młot miał 2 poległych i kilkunastu rannych. Następnego dnia do wioski przybyła kolejna grupa operacyjna, która znaczną część wsi spaliła i zamordowała na miejscu kilkunastu mieszkańców. Przyszli do mieszkania, tato trzymał najmłodsze córkę, która miała 7 miesięcy na rękach, a 3 jak weszło, i mówił, żeby oddać
oddać te małe, a ojciec ojca zabieramy z sobą. Później tutaj prowadzili, to ten sąsiad mówi, że jeszcze tak z tyłu szli i tym karabinem tam. No, bili, tak. I tu dom mieszkał Popatowski Stanisław tam, tam gdzie te krzaki, dom był. I tam ojca zaprowadzili, tam maltretowali. I później był strzał. To nam dali znać, że mówi ojciec was leży zabity tam w mieszkaniu u Popatowskich. Z bratem zalecieli, to ojciec siedział przed pokoju na podłodze i głowa spuszczona do... Podstawową cechą, która wyróżniała Władysława Łukasiuka na tle innych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, były zdolności organizacyjne. W 1946 roku, kiedy major Łupaszka ustanowił oddział Wiktora Młota 6 Brygadą Wileńską, zaczynał swoją działalność jako zastępca dowódcy niespełna 20-kilkoosobowego oddziału. W roku 1947, po amnestii lutowej, przejął de facto nieujawnione struktury Zrzeszenia Winy, ale również częściowo NSZ-u, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, z terenu 5 powiatów, tworząc dla 6 Brygady Wileńskiej strukturę najważniejszą na Podlasiu białostockim, warszawskim i lubelskim. Działalności charakterystyczne było podejście obywatelskie do żołnierzy i do miejscowej ludności. W oddziałach 6 Brygady Wileńskiej służyli zarówno katolicy, jak i prawosławni. Wbrew temu, co twierdziła propaganda komunistyczna, nie pałał on żadną nienawiścią ani do wyznawców prawosławia, ani do ludzi reprezentujących inne poglądy polityczne. Widoczne to było w traktowaniu ludzi podejrzanych nawet o działalność na rzecz władz komunistycznych. Działał sąd wojskowy, który rozpatrywał tego typu sprawy, stosując zasady postępowania karnego. Z 1948 na 1949 rok Las Rudzki stał się schronieniem dla Młota i niedużej grupy partyzantów, którzy zostali razem z nim po walkach letnich z oddziałami operacji Z. Huzar ze swoją grupą poszedł w Wysokie Mazowieckie. Młot zdecydował się, no był jednym z najbardziej ściganych ludzi w tym czasie, wisiały listy gończe informujące o 100 tysiącach złotych nagrody za głowę Młota i 20 tysiącach złotych nagrody za głowę pojedynczych żołnierzy. Uznał, że jako człowiek najbardziej namierzany przez Urząd Bezpieczeństwa może stać się dla lotnej grupy w terenie utrudnieniem. Postanowił przezimować tutaj w Lesie Rudzkim. Grupkę, która z nim została, podzielił na 2 pododdziały. Jeden z nich obozował w lesie koło wsi Radziszewo-Sieńczuch, w lesie radziszewskim. Druga grupka obozowała tutaj z Młotem na wysokości wsi Czaje-Wólka. Miała kilka ziemianek, kilka obozowisk, tu były też partyzanckie magazyny broni. Znajdujemy się w miejscu, w którym kiedyś znajdowało się gospodarstwo Siekludzkich. Tutaj w czerwcu 1949 roku było wyznaczone spotkanie Młota z kapitanem Huzarem. Tu obie grupy miały się połączyć i podjąć na nowo akcję partyzancką. Niestety w dniu wyznaczonym na to spotkanie rankiem komendant Młot zginął tutaj z ręki jednego ze swoich podkomendnych. Trudno jest dzisiaj historykom oceniać zaistniałą wówczas sytuację.
wielu żołnierzy ze środowiska oddziału dopatrywało się inspiracji zewnętrznej w tym zdarzeniu. Jednak po dokładnych kwerendach my nie znaleźliśmy takiego potwierdzenia i wydaje się, że zdarzenie to jest konsekwencją skrajnego wyczerpania psychicznego partyzantów, którym zawodziły już nerwy. Śmierć Władysława Łukasiuka Młota w końcu czerwca 1949 nie oznaczała końca działalności 6 Brygady Wileńskiej. Oddział, którego był jednym ze współzałożycieli, jego najważniejszym dowódcą, działał jeszcze kolejne 3 lata. Pałeczkę po nim przejął kapitan Kazimierz Kamieński, huzar. Objął on swoim działaniem wszystkie powiaty, które udało się wcześniej zorganizować Władysławowi Łukasiukowi Młotowi, ale bezsprzecznie w ciągu 6 lat działalności powojennej owej brygady kapitan Władysław Łukasiuk Młot pozostaje najważniejszym dowódcą, który odcisnął na niej najważniejsze, najgłębsze piętno. Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski. I nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał polską ziemię.